Czemu ty uciekasz? Czemu ten gościu ucieka? Co się... Co? Całe miasto zaraz zacznie być zalewane wodą? Nie! Uciekaj! O matko, co się stało? Czy właśnie całe miasto zostało zalane wodą? Tak, wcześniej tego dnia, zaraz się dowiemy. Ja obstawiam, że to gigantyczny balon z wodą pękł nad całym miastem. I zaraz się przekonamy. Dobra, gościu sobie je loda. E! Co to było? Ktoś w niego rzucił balonem z wodą. Dostał normalnie w loda. I co? O matko, ała. Teraz jestem na 100% przekonany, że to musi być gigantyczny balon z wodą. Biedny gościu, balon leci, jedzie na rowerze i dostaje. No idź mu po... Ej, czemu ty... Czy ty się włamujesz komuś na chatę w ogóle? Stój! Czy on nie powinien mu pomóc? Przecież tam leży gościu ranny na ulicy. A ten jeszcze wyrzucił loda, nie dość, że śmieci, wkrada się komuś na chatę, przecież to jest jakiś przestępca. I co to... Ej, ale... Ale co to jest? Jakiś... Kiek z czaszką rzuca balonami z wodą. Ale jaja! Ubrał. O, i on też będzie... Patrzcie, napełnia balon z wodą i też będzie tym rzucał. Aha! Ale w ogóle... Zaraz... I dokąd on... W co on trafi teraz? Ej, tam jakiś kot! O nie! Normalnie jakiś kot oberwał chyba. Ale co to jest za czaszka? Co to jest jakiś kij z czaszką? Co to jest? Kot oberwał! Oni jeszcze jacy zadowoleni! Oni... Ale zaraz, co on robi? Nie rób tego! Ten co do gęby włożył wszystkie balony, Co? Ej, nie! Nigdy nie powtarzajcie tego w domu. Nigdy nie próbujcie balonów sobie do buzi wkładać. Przecież to normalnie można się udusić. Nawet ta czacha mówiła nie rób. Ej! I co on zrobił? Co się udusi się? O! Nie! Wyciągnął większego balona! O ja! I teraz go też napełnia wodą. Ale on będzie duży. Ja cię kręcę, ale wielki! Dobra, zawiąż go, gościu. Dobrze! I teraz jak z procy tym wystrzeli. Tylko żeby nikogo nie trafił. Uwaga. Ale walnęło! Przecież to walnęło jak jakaś wielka potężna. Ale piękne. I co dalej? Dobra, co oni będą robić jeszcze większą? Ale czad! Jeszcze większy balon będzie. Patrzcie! To całą miskę do gęby wsadził. Ale naprawdę pamiętajcie, nigdy nie róbcie takich rzeczy, bo normalnie to się udusić idzie. On może tak robić, no bo wiadomo, to jest tylko... Jo, ale teraz będzie bydlacki balon, jak to się połączyło wszystko. O, macie trytkę metalową, dobrze. Przykręcone. Ale teraz będzie wody. Ej, co? Zepsuło się coś, czy co? Ej, co? O nie! Zobaczcie, co się stało. Klamka mu się urwała od kranu. O nie, ale teraz będzie dużo wody, nie? Stop! Szybko! Wyłącz to. Czemu to tak rośnie? Ej, aż nawet ta czaszka, zobaczcie, co się z nią stało. Przygniata ją normalnie, coś się stało. Widzicie, mówiłem, żeby tego nie powtarzać w domu. Dawaj, szybko, pomagaj, co z te... Tak, przebiję tego balona, dobra, no przebijaj. Nie udało się, co? To co ten balon? O nie, zobaczcie, jaki on się duży w ogóle zrobił. Uciekaj! Ten co narobił, jak ten balon wielki rośnie. A co z tym gościem, co się tam na rowerze wywalił? On tam dalej teraz leży? No ładnie, tutaj sobie balon rośnie. Patrzcie, co się dzieje. A ten gościu pewnie tam dalej leży. I co? Gdzie on jest? Ej, naprawdę, widzicie? Mówiłem... Jeszcze mu rower. Jaki biedny. Nie dość, że jechał rowerem sobie, dostał balonem w łeb, to jeszcze mu rower ukradli, no. Ale ten gościu to ma pecha. I po rowerze jeszcze biegnie złodziej, bo ukradł, ja nie wierzę. No... Aha, bo zobaczył ten balon chyba tak. Gościu, uciekaj. O, jakie to jest ogromne. Ale to się rozrosło. Aha, a bo to on ukradł. Nie wierzę. Ale jaja.
Przecież my chyba oglądamy jakąś historię o kryminaliście. Nie dość, że ten co nagrywa nie pomógł temu na rowerze, to jeszcze wyrzucił loda, śmieci, wkradł się komuś na chatę, strzelił w kota, zrobił gigantycznego balona i jeszcze zamiast pomóc temu facetowi to mu ukradł rower, ja nie wierzę. No dobra, ale ucieka tym rowerem i o cię kręca, ten balon go goni. Wow, ale o to... I to jest tamte miasto, co tam, co to wypękł ten balon. To normalnie... Ona nie wie, o co chodzi. I teraz! Ale ją zamurowało. Dawaj, uciekaj go! W sumie to ja już nie wiem! Ja już nie wiem, czy ten gość ma uciekać, czy oddać ten rower, czy pomóc tamtemu. W ogóle co jest z tamtym gościem, co na rowerze się wywalił? Tamten gościu, co na rowerze się wywalił, to już jest na pewno przygnieciony dawno przez ten gigantyczny balon. Co tu się stało? Ja, no uciekaj, uciekaj, uciekaj. W ogóle, ale on chyba zaraz pęknie. Ten balon pęknie na 100%. Uciekaj! Szybciej. Gdzie na czerwonym? Ej, wypadek, co się stało? Ej! Dobra, ten gościu to jest kryminalista, naprawdę, jeszcze na czerwonym jedzie, no na czerwonym. Przecież widać było, że światło jest czerwone, no gościu, coś ty narobił. Koło jeszcze mu odpadło jedno. Co? Wow! Ale teraz gigantyczny balon już jest... Jak on pęk... Patrzcie, jak on na budynki siada, jak on teraz pęknie? Przecież to jest niemożliwe, żeby sobie tak pęk... Ale jaja! Nie wierzę! Ale tego to się nie spodziewałem, ja nie wiedziałem, że to tak pęknie ten balon, taki przypadek! Taki gigantyczny już był! Na całe miasto, na wszystkie budynki! Ja cię kręcę! A to po prostu sobie przyraz gołąb. I ten gołąb to przebije chyba ten balon, uwaga. Tak, przebił balon! Ale bydle, ale wielka. Taki to jest ten moment, co on wtedy uciekał. O, o, teraz go zaleje, teraz go zaleje. O matko, i całe miasto jest zalane, całe miasto. Ej, przecież on się zaraz utopi. Wypłyń, wypływaj. Ej, całe miasto jest pod wodą. Co jest? Co to jest w ogóle? Jakaś wróżka mała tam sobie nagle... Co? Ej, to jest aż dziwne, to jest wszystko przedziwne, ja nie rozumiem, o co tutaj teraz chodzi. No wypływaj, gdzieś ty się zaraz udusisz, wypływaj szybko, ja nie wiem. O, dobra. O nie, ale to dopiero przed nim są wszystkie kłopoty. Co on teraz zrobi? Przecież całe miasto jest zalane. Ja, przecież on normalnie leci na budynki, przecież jak on się zaraz uderzy w coś, to już będzie po nim. Koniec i po nim będzie, nie no. Może, nie wiem, czy tą wodę wchodzi. Tu ktoś! Ej, pomóż mu! To jest ten go... Zaraz. No co ty robisz? Ten typ jest jakiś niepoważny, jeszcze innego w ogóle próbuje topić. Co jest? Gościu, ty jesteś niepoważny w ogóle, nikomu nie pomagasz tutaj, tylko... Co ty siejesz tutaj, ferment jakiś, jeszcze psujesz miasto całe... O nie... Au! Aż mnie głowa zabolała, jak to zobaczyłem. Au, ale to musiało boleć. I co się teraz z nim wydarzyło? Co? Ale to musiało naprawdę boleć. Ej, wow! Co się stało? Ej, on się obudził. Ja mam nadzieję, że go to nauczy w ogóle jakiejś pokory, że on zacznie być miły teraz, bo... Normalnie żyje i ta czaszka też żyje. I co oni teraz zaczną niby robić? No, no mam nadzieję, że będziecie grzeczni. O, właśnie, posprzątaj to te... Nie! On łapie sobie za kolejne balony i zaraz będzie znowu coś robił. Czy ty, gościu, jesteś poważny? I co on teraz robi? Patrzcie, wyrzuca to i... Nie! Co w zwierzęta normalnie teraz będzie walił? Ludziom nie wystarczyło. No nie, no i on teraz bierze podwójne balony. Nie! Biedna małpka, przecież on jest nienormalny, ten kościół jest psychiczny. No, ale przynajmniej bierze tą czachę teraz, tak! I siu! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.